Bo szczerze mówiąc, ja czuję się zdrowa. Uważam, że raczej nie mam czegoś, co jestem w stanie zidentyfikować. Dlatego jestem zafascynowana tym testem i bardzo chętnie słucham i Pani wypowiedzi innych specjalistów. I robię to moim zdaniem pod kątem profilaktycznym. Chcę zobaczyć, czy być może powinnam unikać jakichś pokarmów. I też chcę sprawdzić swoją mikroflorę jelitową, żeby zobaczyć ten stosunek bakterii dobrych do złych. Czy te testy można łączyć przy takich osobach, bo jeżeli ktoś ma na przykład RZTS, czy ktoś ma alergię, no to on już ma sprecyzowany kierunek i on już jest przeważnie w trakcie leczenia. Takie osoby jak ja, które dbają o zdrowy styl życia, chcą wprowadzić zmiany, bo nie zawsze tak było. Moja dieta czasami była oparta na fast foodach, brak ilości odpowiedniej aktywności fizycznej, duży stres w pracy. To wszystko zostało wyeliminowane. Teraz zmieniam swoje życie, zmieniam nawyki. Stąd też jakby moja obecność u Państwa, aby sprawdzić, na jakim etapie zdrowia jestem po 30. A coraz częściej słyszę się, że życie zaczyna się w jelicie, toczy się w jelicie i właściwie kończy. Dlatego też czy test na nadwrażliwość pokarmową warto jest połączyć z testem mikroflory jelitowej w takim badaniu pod kątem profilaktycznym? Oczywiście głównie zgłaszają się do nas już pacjenci z jakimiś jednostkami chorobowymi, ale ostatnio obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy właśnie świadomych zgłaszają się, bo chcą zadbać jeszcze bardziej o swoje zdrowie. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o mikrobiotę jelitową, jest to źródło tych przyczyn. Ta nadwrażliwość pokarmowa jest już efektem właśnie zaburzeń mikrobioty jelitowej. I pomimo, że człowiek czuje się zdrowy, niestety też pacjenci często przyzwyczajają się do objawów. Chroniczne zmęczenie, migrena, w ogóle nie łączymy tego. Jak zaczynamy prowadzić wywiad, to pacjent mówi, okej, to może być i to powiązane jednak z tego typu problemami. Brak energii, chroniczne zmęczenie, takie wyczerpanie. Czerpanie energetyczne to również może być ten przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, ale cały czas toczący się w naszym organizmie. Więc profilaktycznie jak najbardziej i jak obserwujemy, coraz częściej pacjentów ma dysbiozę jelitową, czyli zaburzenia ilości bądź stosunków konkretnych bakterii w jelitach. I jeszcze my teraz nie musimy czuć objawów, ale potęgujemy cały czas te zmiany. Jak zakazać w dzisiejszych czasach stresu? A niestety zapominamy, a stres bardzo mocno wpływa na mikrobiotę jelitową, więc taka profilaktyka, prewencja w dzisiejszych czasach powinna być zastosowana. Pani Aniu, zrobię test mikrobioty, mikroflory, to jest rozumiem mikrobiota naukowo, mikroflora potocznie. To znaczy tak, jeśli chodzi o popularną naukową nomenklaturę, czyli nazewnictwo, popularną naukową nie, możemy mikroflora, tak? Okay, to pamiętamy jeszcze z czasów liceum, szkoły średniej, czy nawet podstawowej mikroflora. Natomiast według nowych danych powinniśmy mówić mikrobiota. Dlaczego? Flora odnosi się do świata roślin. Bakterie są czymś na pograniczu, grzyby już nie są roślinami. Okay. Także nie powinniśmy tak mówić. Natomiast jest to utarte. Potoczne. Natomiast ja jako też naukowiec, weszło mi już to w krew i poprawnie politycznie jest mikrobiota jelitowa.